Żuczek w labiryncie zagłady. Dużo się dzieje. Są roboty sumo, walczące ze sobą. Mamy żuczki w labiryncie zagłady. Uczniowie przedstawiają też swoje programy komputerowe. Paradoks Montego Halla, dylemat więźnia, budowanie mostów i niszczenie ich. Wchodzisz i patrzysz w szoku, ile różnych rzeczy się dzieje. Wspaniały, ekscytujący dzień. Uczniowie przygotowywali się do niego od tygodnia. Mieli motywację, żeby jak najlepiej wykonać każde zadanie. Skupiali się. Myśleli, obejrzą to rodzice, koledzy. Musi być świetnie. A rodzice wreszcie widzą, czego uczą się ich dzieci. To już dużo, że w czymś uczestniczą. Ważniejsze, że przyswajają wiedzę i przekazują ją innym. Rodzice chodzą po sali i oglądają nie tylko to, co zrobiły ich dzieci, ale też inne. Uczniowie mówią o tym, jakie pojęcia fizyczne poznali, budując robota. Jestem z nich bardzo dumna i podziwiam ich kreatywność. Potrafią przygotować coś, z czego sami są dumni i pokazują zdobytą wiedzę.